Na co zwrócić uwagę przy wyborze ekipy do budowy konstrukcji dachu? Dach to ważny element konstrukcji każdego domu. Spełnia nie tylko funkcje estetyczne, ale przede wszystkim zabezpiecza budynek i jego mieszkańców przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Konstrukcja dachu powinna być zatem prawidłowo i solidnie wykonana przez profesjonalną ekipę. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze ekipy do budowy konstrukcji dachu. Specjalizacja i doświadczenie. Spośród firm, które zajmują się pracami dekarskimi, odnaleźć można takie, które wykonują wszystkie rodzaje dachów, ale również takie, które specjalizują się w konstruowaniu określonych ich rodzajów. Przy wyborze ekipy, której powierzymy budowę naszego dachu, warto zwrócić uwagę na certyfikaty, które ma potencjalny wykonawca dachu. Firma, która może się pochwalić uczestnictwem w szkoleniach organizowanych przez branżowe organizacje oraz producentów materiałów budowlanych, daje świadectwo dbania o rozwój zawodowy swoich pracowników. Świadczy to także o tym, że podąża za najnowszymi trendami. Przedsiębiorcy, którzy są na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami, potrafią również rzeczowo i konkretnie doradzić klientowi. Aby zweryfikować doświadczenie ekipy, której chcemy powierzyć konstrukcję dachu, powinniśmy także obejrzeć zdjęcia z zakończonych realizacji, zobaczyć osobiście prace wykonane przez konkretną ekipę, zebrać opinie innych inwestorów, którzy wcześniej zatrudniali danego wykonawcę dachu. Umowa i gwarancja. Przy wyborze odpowiedniej ekipy do wykonania konstrukcji dachu należy także zwrócić uwagę na to, aby przed przystąpieniem do prac sporządzić i podpisać umowę. Najlepiej, aby była to oficjalnie zarejestrowana firma. Umowa to zawsze bezpieczne rozwiązanie, a ponadto świadczy o kompetencji wykonawcy. Umowa jest szczególnie ważna w sytuacji ewentualnych konfliktów dochodzenia roszczeń, czy też składania reklamacji. W umowie należy określić precyzyjnie zakres prac, termin ich wykonania, a także całkowite koszty usługi wraz z harmonogramem płatności. Powinniśmy również zwrócić uwagę na to, by firma udzieliła gwarancji na wykonane prace i by zostało to również zawarte w umowie. W przypadku wystąpienia ewentualnych usterek, wykonawca powinien zobowiązać się do naprawy w określonym terminie. Pamiętajmy, że nie zawsze usterki czy inne problemy wynikają z braku kompetencji, braku doświadczenia lub zaniedbań. Ludzie popełniają błędy, a umowa i gwarancja stanowią zabezpieczenie dla obydwu stron. Dodatkowym atutem potencjalnego wykonawcy naszego dachu jest posiadanie przez niego polisy OC. Stanowi ona o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym w przypadku, gdy w wyniku lub w trakcie prac nastąpiły jakiekolwiek uszkodzenia. Liczy się również dobry kontakt z wykonawcą. Jeśli od samego początku łatwo z nim się skontaktować, porozumieć i chętnie odpowiada na zadane pytania, ułatwia to cały proces. Wyposażenie ekipy. Powinniśmy także zwrócić uwagę na wyposażenie ekipy, której chcemy powierzyć budowę dachu. Narzędzia, jakimi się posługuje, materiały, z jakich korzysta, a także sprzęt, z jakiego korzysta do transportu materiałów budowlanych, świadczą o profesjonalnym podejściu do pracy i obowiązków. Dobre wyposażenie ekipy zapewni wysoką jakość wykonania i sprawną realizację. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku.